serdecznie, mile. Po krótkiej przerwie zaprezentuję Wam dzisiaj w kąciku gier mniej oklepanych, mniej znanych, grę zręcznościową, taki scrolling typowy pod nazwą OG. Bardzo podobna do pozycji jak UG lub Prehistoric. Wydana w 1995 roku przez grupę Dimension. Wydana na AG i na ECS-a, OCS-a, także każdy może tą grą się cieszyć. Bardzo kolorowa, przynajmniej w wersji na AG. Trudna, mimo tego, że mam możliwość ustawienia, jak to w każdej spiraconej wersji gry, ilość nieograniczoną życia, energii czy czasu. My sobie spróbujemy tutaj parę minut pograć. Zobaczę, gdzie mi się da dojść, aby sobie przyjrzycie się tej grze, czy Wam się podoba. Dla mnie bardzo fajna, cieszy oko, widać na dopracowaną, a resztę oceny pozostawiam Wam. Startujemy. W głównym menu, że tak to nazwę, nie mamy żadnego podkładu muzycznego. Sam podkład muzyczny w grze też nie uchodzi do najlepszych. Ale graficznie z tą paralaksą z tyłu ładnie to wygląda. Mamy 3 życia, zbieramy sobie owoce czy też jakieś warzywa. Na razie trafiamy tylko na owoce. I kamienie. Te kamienie są przerąbane o mamy marchewkę. Pierwsza broń na naszej drodze to takie tomahawki rzucane, które nam pozwalają już te naziemnych przeciwników rozwalać. Tu mnie to zastanawia, jak to serduszko mogę łapnąć, skoro zjeżdżając na tej belce drewnianej ginę, ale pogram dłużej, to się dowiemy. Pierwsza przeszkoda, kamienie. Lecimy takim speedrunem teraz. Zobaczymy, jak się uda te kamienie pozałatwiać. Dało się, pięknie. Brakuje mi jakiegoś jednego instrumentu w tym podkładzie muzycznym, żeby to fajnie tylko brzmiało. Skaleczka, podwójne. Trzeba uważać też na te kamienie rozwalające się. I wskakujemy na wieloryba. Otwór z Loch Ness w tle, trochę dinozaurów, no bo z tego co widać, to taka prehistoryczna epoka. Nie chciałbym być zjedzony przez tą rybkę, ale też bym chciał zarobić jakieś punkty. A czas nam ucieka. Nadrobiliśmy przez ubicie tego ptaszka. A i kamul. Ale jakiś checkpoint powinien być. Jeszcze jedno życie nam zostało. Pozbieramy, co nam jest dane. Spróbujemy tego kamienia wykiwać, ale ciężko to wygląda. Game over. Zrobię jeszcze jedno podejście. Arbuz, wisienki, jabłko, wisienki. Fajnie.
przerobany z rękami. A z drugiej strony to zaznaczam, że ją nie należy do jakichś metagrajków. I często tak kończę. Dobra, nie ma co lamić. Widzicie mniej więcej, jak gra wygląda. Dla mnie grywalność wysoka, trudność też wysoka. Myślę, że można spędzić kilkanaście minut nad tą grą, chyba że wciągnie na dłużej. Tyle na dzisiaj. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć. We'll be right back.